dzisiaj wywyższamy Ciebie. Jesteśmy tutaj razem z tego powodu, że Ty nieustannie działasz w naszym życiu i nie jesteś jakąś ikoną, jakimś obrazem, posągiem, ale jesteś żywym Bogiem, który działa wśród żywych ludzi. I dla Ciebie wszyscy są żywi, tak jak mówiliśmy ostatnio, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale jest Bogiem żywych. I Panie, dzisiaj prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś przez te fragmenty z listu do Efezjan, abyś mówił do każdego z nas, abyś nam wyjaśniał różne istotne, ważne kwestie. Oddajemy Tobie ten czas i proszę Cię o Twoje szczególne błogosławieństwo dla każdej osoby tutaj na tym miejscu, dla każdej słuchającej, która być może później przez internet będzie słuchała tego nauczania. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, miłość i wierność. Amen. Zaczniemy od takiego fragmentu z listu do Efezjan 4, 11, 16, 17. I tytuł tego przesłania to jest Przygotować świętych. Przygotować świętych, do czego za chwilę się dowiemy. I zaczniemy tutaj takie iść przez te po dwa wersety, przez ten fragment, który na dzisiaj mamy. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. O, zapomniałem przełączyć, ale to teraz kolejny fragment. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jeżeli niewiele zrozumieliście z tego fragmentu, to jest to kolejny taki tasiemiec apostoła Pawła. On takie zdania w liście do Efezjan buduje tak na pół kartki mniej więcej, to jest jedno zdanie. No i tutaj też jest ten przypadek, kiedy po prostu wzajemnie tam złożone jakieś uzupełniające się zdania, ale nic nie szkodzi, rozpracujemy to. Jest to jeden z bardziej takich kontrowersyjnych tematów wśród teologów chrześcijańskich ze względu na sam ten początek o tych apostołach, prorokach, ewangelistach itd., itd., bo jedni ludzie mówią to jest, inni ludzie mówią to nie ma, jedni ludzie to było w pierwszym wieku, obecnie już z tym się nie spotykamy i mają bardzo różne opinie. Ale ja zakładam, że jest. Nawet jeżeli tego nie doświadczamy tak bezpośrednio na co dzień, zakładam, że to jest, bo dlaczego miałbym zakładać, że nie ma? Jeżeli na przykład Kościół do rozwoju swojego potrzebował tych apostołów i proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, to dlaczego po 2000 lat miałoby już być to niepotrzebne? Nie wiem z jakiego powodu. Natomiast omówimy sobie tak kolejne te, o co tutaj chodzi z tymi urzędami. Jest ich 5. No i tutaj Paweł zaczyna od apostołów. Kim są apostołowie? Myślę, że są to ludzie, którzy... Coś mam tutaj przyłączyć? Od początku, okej. Okay. Od tego początku? Nie, dalej jeszcze jest slajd, tak? Okej, okay, dobra. Apostołowie, tak? Że moim zdaniem są to ludzie, którzy są obdarzeni taką szczególną władzą przez Pana Jezusa Chrystusa. Do czego? Do nauczania, do uzdrawiania, do czynienia cudów. Podróżują po różnych częściach świata, zakładają zbory, zakładają kościoły, głoszą Ewangelię i wierzę, że tacy ludzie są. Kiedyś spotkałem na jakimś takim, nie wiem, to było z jakieś może 10 lat temu, kiedyś było takie spotkanie, już nie pamiętam nazwiska, znaczy wiem, że Abraham miał na imię, to był taki Hindus chrześcijanin, który opowiadał o tym właśnie, jak przebudzenie wybuchło w Indiach.
i że w ciągu jego życia, on miał to już koło 70, ale mówi, że za jego życia, z powodu właśnie takiego intensywnego działania Ducha Bożego, on założył ze swoją grupą około 10 tysięcy zborów. No to myślę sobie, no chyba apostoł, no nie? Tak raczej by na to coś nas wskazywało. 10 tysięcy zborów to jest dosyć dużo. I takich, on powiedział, że to były takie małe zbory, spotykające się po domach, po mieszkaniach, czyli tak zwane kościoły domowe, czyli nie posiadające jakiegoś tam takiego, nie wiem, budynku, jakiegoś większego pomieszczenia, no bo ich jest mało, no to nie potrzebują tam wynajmować nie wiadomo czego. Ale ogólnie on, ja go tak rozpoznałem, opowiadał tam różne niesamowite świadectwa działania Ducha Bożego, więc stwierdziłem, apostoł, który działa w Indiach. I drugi ten z tych takich urzędów, które Jezus ustanowił, bo on ustanowił, tutaj chodzi o Chrystusa, to są prorocy, że apostołami drugich prorokami. Kim jest prorok? No prorok to jest osoba, która przekazuje bądź grupowo, bądź indywidualnie jakieś przesłanie, jakieś instrukcje od Boga dotyczące najczęściej bieżących spraw. I mogą też, prorocy oczywiście mogą też przepowiadać przyszłość, rzadziej się to zdarza, bardziej jest to właśnie słowo na dziś, na teraz, na daną sytuację, na bieżący moment, ale ogólnie prorok to osoba, która przekazuje Boże myśli, więc jeżeli przekazuje Boże myśli, to znaczy reprezentuje Boga przed ludźmi, bo jeżeli ktoś coś słyszy, co Bóg chce powiedzieć i on ogłasza to, przekazuje całemu zgromadzeniu, no to w tym momencie reprezentuje Boga przed ludźmi, kapłan odwrotnie. Kapłani, szczególnie w Starym Testamencie, oni reprezentowali ludzi przed Bogiem, bo tam składali ofiary, czy tam mówili o, modlili się w imieniu ludzi, czy składali ofiary za grzechy. Ale też pamiętajmy, że jeśli prorok zmienia Słowo Boże, to nawet niezależnie od tego, jak bardzo byłoby to niesamowite i wspaniałe to, co on mówi, jak bardzo takie super, hiper i świetne, to jeżeli mówi coś, co zaprzecza Słowu Bożemu, coś, czego nie znajdziemy w Biblii, to totalnie odrzucamy to przesłanie i nie ma znaczenia, ile cudów wydarzyło się w życiu takiego proroka. Jest to po prostu fałszywy prorok. Piąta Księga Mojżeszowa mówi o tym wyraźnie, że jeżeli na przykład taki prorok tam powie słowo i ono się wypełni, a później zaczyna nakłaniać do odstępstwa od Boga, to jest to po prostu fałszywy prorok. Nie ma znaczenia, że tamto się coś wypełniło z tego, co on mówił. Ale jest inny taki ciekawy fragment, gdzie apostoł Paweł pisze, aby każdy w zborze prorokował. To jest jego takie pragnienie. I pierwszy list do Koryntian, tutaj mam ten fragment, tutaj. I posłuchajcie tego, co pisze Paweł do zboru w Koryncie, a więc już po zmartwychwstaniu Chrystusa, już po wydaniu Ducha Świętego, już oni jakiś tam czas funkcjonują. List do Koryntian to jest około tam 52-53 rok po Chrystusie, czyli jakieś 20 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa. I Paweł pisze do tej społeczności i mówi tak, 14:1 i werset 5. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. I 5 werset. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, który prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. No więc tak moglibyśmy, czytając ten werset, moglibyśmy się zastanawiać to, bo tak, na początku w Efezjan jest napisane, że Jezus osobiście powołał proroków jako pewien urząd w Kościele, a tutaj Paweł pisze, że jego celem i jego pragnieniem jest, żeby wszyscy prorokowali bez wyjątku. Cały Kościół, żeby prorokował. No więc jak to teraz pogodzić? To znaczy, że każdy ma mieć urząd proroka, czy że każdy ma przekazywać, mówić coś od Boga, czy jak to ma wyglądać? O co tutaj w tym chodzi? Więc myślę, że bardzo prosto można wyjaśnić tą kwestię, co to znaczy, że
czy prorok to jest to samo, czy ktoś to prorokuje, to oznacza automatycznie, że jest prorokiem, czy też nie. Ja bym to wyjaśnił na zasadzie tak, że coś innego jest być kierowcą zawodowym i spędzać 8-10 godzin w aucie, a co innego jest kierować samochodem, prawda? Po prostu umieć kierować samochodem. Czy też na przykład być zawodowym sportowcem, to jest zupełnie coś innego niż uprawiać poranną gimnastykę codzienną. To, że gimnastykuję się i tam robię skłony, coś tam pomacham rękami, parę przysiadów, to czy to oznacza, że jestem sportowcem? No nie, po prostu uprawiam gimnastykę. Sportowcem nie jestem, aczkolwiek jest to, trochę jest tutaj tych podobieństw. Więc te pięć urzędów w Kościele, to jest to, są to takie oficjalne stanowiska potwierdzone namaszczeniem Ducha Świętego, że osoba, widzimy, że osoba jest naprawdę w tym używana przez Boga, że Bóg przemawia przez takiego człowieka i z powodu namaszczenia Ducha Bożego jest ta jego służba potwierdzona. Nie tylko dlatego, że on coś mówi albo tam jakieś tam świadectwo czasami coś powie, ale wszyscy to rozpoznają, bo widzimy obecność Ducha Bożego nad nim. Więc są pewne różnice pomiędzy prorokiem a prorokującym i są pewne podobieństwa. Nie ma takiej ostrej granicy. Te podobieństwa są również istotne. Później jest trzeci, był ten urząd powołany przez Jezusa w Kościele, to byli ewangeliści. Czy kim są ewangeliści? To są osoby, które podróżują z miejsca na miejsce, głoszą Ewangelię do większych grup, czasami do mniejszych. Niekiedy zakładają zbory również ewangeliści, jeżeli w danych miejscowościach, gdzie głoszą, nie ma takich zborów, nie ma kościołów, zgromadzeń nowonarodzonych ludzi, to wtedy takie zbory być może są zakładane, a jeżeli są, no to zwykle ewangeliści współpracują z tymi zborami. Więc znowu, podobnie jak wcześniej mówiłem, każdy chrześcijanin jest powołany do tego, aby dzielić się Ewangelią, ale nie każdy jest ewangelistą. Prawda? Że nie każdy, tak jak Billy Graham czy jego syn Franklin Graham na Tauron Arena miesiąc temu głosił do 15 tysięcy ludzi i no, to jest typowa służba ewangelisty. Współpracował z różnymi zborami tutaj w Krakowie, jakieś żniwo zostało zebrane, spakował walizki i wyjechał, prawda? Pojechał do innego miasta, gdzieś jakąś kolejny etap jakiejś krucjaty tam ewangelizował. Później czwarty urząd, który Jezus powołał, to są nauczyciele. Nauczyciele Słowa Bożego, którzy wykładają to Słowo, wyjaśniają, rozwiązują kwestie sporne, godzą tam jakieś pozorne sprzeczności, czynią uczniami i nauczyciel pomaga również stosować Słowo Boże w życiu, że nie tylko daje pewną wiedzę, ona jest jak najbardziej istotna, ona jest ważna, ale nauczyciel jest odpowiedzialny za pogłębianie wiary, za znajomość Słowa Bożego danej wspólnoty. No i jeszcze był piąty z tych ustanowionych przez Jezusa, to jest pasterz. Kim jest pasterz? To jest osoba, która opiekuje się nowonarodzonymi chrześcijanami, która pomaga im włączyć się do wspólnoty, która wykazuje zainteresowanie jego potrzebami, zapewnia również nauczanie, opiekę duszpasterską, modlitwę, jakąś formę poradnictwa. Ogólnie pasterz dba o rozwój duchowy całej wspólnoty. Więc jak widzicie z tej krótkiej takiej charakterystyki, są pewne różnice pomiędzy poszczególnymi funkcjami i są pewne podobieństwa. I apostoł może działać czasami jak ewangelista i odwrotnie, ewangelista może czasami działać jak apostoł, bo zakłada jakieś wspólnoty. Pasterz może działać jak nauczyciel, nauczyciel może czasami działać jak duszpasterz, prorok może działać niekiedy jak ewangelista, więc tam nie ma jakichś takich ostrych, wyraźnych granic. Ale obecnie myślę, że w Kościele moglibyśmy wyróżnić te pięć urzędów. Jeżeli miałbym tak siebie gdzieś umieścić, no to bym powiedział, że ja jestem na danym etapie, na jakim obecnie jestem klasycznym przykładem nauczyciela wyjaśniającego, nauczającego Słowo Boże, ale kiedyś tak nie było, byłem bardziej w stronę ewangelizowania. Był taki etap, bardzo mocny etap duszpasterstwa w mojej służbie.
Ale te 5 urzędów to nie jest wszystko. Poza tym jest około 25 darów takich wyraźnie wyjaśnionych, przedstawionych w Słowie Bożym, więc nie musisz się zastanawiać, kurczę, czy ja jestem apostołem, czy może ewangelistą, czy prorokiem i z tych 5 tylko masz ten wybór, nie? Jest dużo, dużo więcej rzeczy, ale akurat mamy ten fragment z listu do Efezjan, to w nim jego omawiamy. I teraz tak, jeżeli chodzi o rozwój Kościoła, bo Bóg teraz w niesamowity sposób, myślę, działa w tych czasach, w których obecnie żyjemy, jest bardzo silne poruszenie Boga i bardzo duży przepływ jest informacji na temat chrześcijaństwa i myślę, że Kościół w ostatnich 70 latach ma nieprawdopodobne możliwości, o wiele większe niż miał w ciągu 2000 lat. To, co się teraz dzieje, narzędzia, którymi dysponujemy, nigdy nie były dostępne dla Kościoła i Kościół z tego powodu i szczególnie te 5 tych powołań, tych 5 urzędów może się bardzo dynamicznie rozwijać. Ja o czym tutaj konkretnie, gdybyśmy mieli pokazać, powiedzieć o tym, na czym polega ta niezwykłość czasów, w których żyjemy, i to dotyczy nie tylko tych ludzi, właśnie tych ewangelistów, proroków, apostołów i nauczycieli, ale ciebie i mnie jako braci i siostry, jako naśladowców Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, jak bardzo dużo jest obecnie przekładów w Biblii, jakichś słowników, komentarzy za bardzo niewielkie pieniądze. My kiedyś, pamiętam jeszcze jak narodziliśmy się, moja żona, ja pamiętam w latach, koniec lat 80. my żeśmy tam pisali gdzieś za granicę, żeby nam jakiś słownik tam przysłali, jakiś komentarz i faktycznie było takie wydawnictwo Bethany House, co się nazywa, było istniejące do tej pory, tam przesłali nam jakąś paczkę i tam po prostu wyciągaliśmy te takie grube tomiska jak skarby jakieś na wagę złota niemalże, bo w Polsce nic takiego nie było. A teraz są jakieś wersje cyfrowe tych wszystkich materiałów, praktycznie za darmo. Nie wiem, czy ktoś z was używa taki program eSword, taki e-sword, czyli tam elektroniczny miecz, tłumacząc dosłownie. Jest to takie nieprawdopodobnie super narzędzie dla każdego, kto chce poważnie traktować Słowo Boże. Ściągasz sobie ten program za darmo, pobierasz tam różne dodatki do tego programu. Tam jest około 40 różnych takich klasycznych komentarzy. Jest jakieś tłumaczeń Biblii, to trudno nawet policzyć. Są konkordancje, są różne, właśnie tak mówię, ja nie znając hebrajskiego i greckiego, tam mając jakieś elementarne podstawy, jestem w stanie przy pomocy tych narzędzi dostępnych za darmo w internecie, jestem w stanie analizować teksty w języku oryginalnym, nie znając hebrajskiego ani greckiego. Jedynie tam, no, angielski jest dosyć potrzebny, bo tam dużo tych programów jest po angielsku. Później media społecznościowe, komunikatory jakieś online dają nam szerokie możliwości do docierania do różnych ludzi, nawet w tysiącach czy w dziesiątkach tysięcy, jakieś fora dyskusyjne, jakieś tematyczne grupy wsparcia, wymiana doświadczeń. Ja używam bardzo dużo WhatsAppa, bo nie muszę pisać do 80-100 osób, mam jedną grupę, coś tam piszę, daję enter, klikam myszką czy coś tam, naciskam jakąś ikonkę i leci do 100 osób od razu, prawda? To jest niesamowicie przyspieszone możliwości, z prędkością światła docieramy do siebie nawzajem. Możemy rozmawiać, dzwonić. Kiedyś, czy chciałeś zadzwonić gdzieś tam do Australii, do Ameryki, to pamiętam, nasi misjonarze ze Stanów, jeszcze jak byli w latach 80., to tam się tam ustawiali w kolejce do jakiegoś aparatu telefonicznego, gdzie tam za jeden żeton można było dzwonić do Stanów. Były czasami takie aparaty i tam była kolejka. Wiadomo, że jak była długa kolejka, to za jeden żeton można było dzwonić za granicę. No nie? A dzisiaj po prostu, masz przez internet, gadasz godzinami ze swoją rodziną w Ameryce, w Australii czy gdzieś na drugim końcu świata. Później edukacja i szkolenia. Zobaczcie, ile jest dostępnych kursów biblijnych. Jeżeli chcesz tylko pogłębiać swoją wiedzę, to w ogóle nie ma żadnego problemu, żebyś się gdzieś tam zapisał na jakąś platformę e-learningową, jakieś metody studiowania, czytania, poznawania, masz jakichś tam doradców,
wszystko za darmo, po prostu możesz to wzrastać, uczyć się, jakieś programy edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, wszystko to jest zarówno realizowane, może być stacjonarnie, bądź zdalnie, czy też jakieś nowoczesne metody administrowania, przekazywania informacji. Kto, jaki apostoł 200 lat temu, jaki administrator kościoła miał takie narzędzia, jakie my dzisiaj mamy? Możliwość przesyłania pieniędzy, a w związku z tym organizowania jakichś wydarzeń, jakieś składki, gdzie tam ludzie wpłacają ci i po prostu i od razu jesteś już tam, działasz, możesz funkcjonować. Także jakieś środki techniczne, jakieś zaopatrzenie kościoła. Mamy społeczności po nabożeństwach, jedziemy do sklepu, kupujemy co tam trzeba, przywozimy, jest, mamy zapas, mamy tutaj te techniczne instrumenty, nagłośnienie, mikrofony, po prostu wszystko jest dostępne, wszystko tylko chcieć i działać. Możemy kupić żywność, nie czekając na zbiory, aż będzie jesień, tam był ten przednówek, prawda, czyli tam coś tam dojrzewało i czekałeś, kiedy wreszcie będą ziemniaki, a teraz po prostu cały rok wszystkie owoce świata, wszystkie warzywa, cokolwiek chcesz, mięso, ryby. Król kiedyś, żeby mógł zjeść rybę, no to musiał wysłać tam jakąś delegację do rybaków, jeżeli nie mieszkał nad morzem, a ty dzisiaj możesz 5 rodzajów ryb każdego dnia jeść, no bo wszystko jest dostępne. Popatrzcie, środki transportu to jest kolejna niesamowita rzecz, gdzie w ciągu kilku godzin możesz być na krańcach Ziemi. Lecisz do Stanów, 8-9 godzin lotu, jesteś zupełnie na innym kontynencie. A apostoł Paweł co? Musiał na własnych nogach przemierzać tą fragmenty, południową część Turcji i jakieś części Grecji i w zasadzie w tamtym rejonie się tam przemieszczał tylko, bo nie mógł sobie tak jak my gdziekolwiek polecieć i kupić bilet i w jakimś innym części świata głosić Ewangelię. A jak płynął statkiem i statek się rozbił, no to nie mógł liczyć na to, że tam wyklikają SOS, przypłynie jakiś tam statek ratowniczy albo helikopter przyleci, ewakuują wszystkich tych topiących się i będzie spoko. Nie, jak się rozbił statek, to przesiedział dzień i noc 24 godziny w toni morskiej, modląc się pewnie intensywnie, żeby Bóg zachował jego życie. Więc wszystkie te niezwykłe możliwości sprawiają, że czasem, jak sobie tak pomyślę o warunkach, w których Bóg nas ustawił, w tym XXI wieku, czasem zaczynam się czuć naprawdę nieswojo. Kiedy stanę przed Bogiem? Kiedy będę musiał rozliczyć się z Jezusem ze swojego życia? Bo czy naprawdę wykorzystujemy wszystkie możliwości? Czy jesteśmy bardziej aktywni niż apostołowie pierwszego wieku? Mając, nie wiem, 20, 30, 40-krotne większe możliwości służby i wpływania na ludzi niż oni? Czy robimy to? Czy faktycznie, bo Jezus powiedział tak, że w Jana 2,17 powiedział, wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom Twój pożera mnie. Miał taką postawę, że dla Niego sprawy Królestwa Bożego były absolutnym priorytetem. No i tam była kwestia wypędzenia tych przekupniów ze świątyni, że oni zamiast się modlić, to interesy robili w Bożej świątyni. Jezus ich tam przepędził, jakiś tam bicz ułożył, powywalał im te wszystkie tam stoły i poprzewracał i powiedział, żarliwość o dom Twój pożera mnie. Czy Ty dzisiaj, bracie, siostro, przyjacielu, czy jesteś zaangażowany w sprawy Królestwa Bożego? Bo Jezus chce, abyś był taki jak On. Jeżeli uważasz się za ucznia Pana Jezusa Chrystusa, to bądź taki jak On. Jezus powiedział też, Mateusza 12,36, opowiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Z każdego nieużytecznego, niepotrzebnego słowa. Jeżeli napiszę coś na internecie, jakiś tam głupi komentarz i później przeczyta to 1000 osób, to o ile bardziej wzrasta moja odpowiedzialność, jeżeli to zrobię, prawda? Więc Piotr mówił, aby słowa nasze, aby mowa nasza była zaprawiona solą, aby zawsze miała wartość, aby zawsze budowała. W 1 Koryntian 3,12-13 czytamy, że czy ktoś, chyba mam te wersety,
Bo tutaj tak, 3.12, 3.13. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy? Czyli jak inwestowałeś swoje życie, jak odkupowałeś czas, jakie wartości etyczne propagowałeś i według jakich wartości moralnych żyłeś, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakieś dzieło każdego wypróbuje ogień. Kochani, gdyby ten werset docierał do ludzi, którzy po prostu tak sobie żyją gdzieś na obrzeżach chrześcijaństwa, być może, że są nawet odrodzonymi chrześcijanami, może nawet są dziećmi bożymi, ale gdyby rozumieli to, że po prostu kiedyś będą musieli z każdego jednego słowa zdać sprawę, nie mówię w sensie potępienia bądź zbawienia, tylko po prostu przed Jezusem trzeba się będzie rozliczyć, prawda? Gdyby każdy rozumiał to, że jego dzieło będzie próbować ogień, jak oni by wtedy żyli? Czy by się przygotowywali do spotkania ze swoim Bogiem? Czy ty, bracie i siostro, prowadzisz takie życie, aby przede wszystkim być gotowym na spotkanie z Jezusem, kiedykolwiek to On przyjdzie? Marek dzisiaj modlił się w ostatniej modlitwie: przyjdź Panie Jezu. I wołamy z Nim: przyjdź Panie Jezu. Oblubienica w 22:17 objawienia mówi tak: Panie Jezu, przyjdź. Prawda? Duch i oblubienica mówią razem: przyjdź. Czy gdyby Jezus dzisiaj przyszedł, czy byś powiedział: halleluja, jestem gotowy, biegnę na spotkanie z Panem? W Mateusza 25:30 też Jezus mówi takie słowa o kwestii rozliczania życia, służby, darów, możliwości, umiejętności, bo był tam jeden, było tam trzech takich sług, którzy służyli Panu i oni tam rozlicza te talenty, jeden pomnożył, drugi też pomnożył, trzeci zakopał. I do tego, co zakopał, powiedział: nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc żyjmy, kochani, w ten sposób, abyśmy mieli na uwadze cel, do którego zmierzamy. Cel, do którego zmierzamy. Meta, do której się udajesz. Czy wiesz, dokąd się udajesz? Bo to życie mija szybko. Wczoraj jechaliśmy, czy przez wczoraj z Michałem i Michał mówi: jejku, niesamowite, już czerwiec, prawie za pasem, połowa roku minęła, 2024. I to ten rok mija coraz tak rok za rokiem, niby 365 dni, ale jakoś tak jakby czas przyspieszał z powodu chyba ilości tych zajęć. Więc w jakim celu Chrystus ustanowił te 5 urzędów, te, o których mówiliśmy? I odpowiedź jest taka, że zaplanował te 5 urzędów po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. To jest funkcja tych urzędów. I już nie chodzi o to: apostołowie, proscy, już tam nie toczmy dyskusji, czy oni są, czy ich nie ma, w jakim stopniu są, byli, minęło, czy to tam dalej funkcjonują. Nieważne. Ważne jest o to, chodzi o to, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Więc to jest ich funkcja, to jest ich posługa. Nie mają być gwiazdami na scenach konferencyjnych, na wielkich zgromadzeniach. Chrześcijan tam przyjedzie, 2, 3, 5 tysięcy, 10 tysięcy, przyjeżdżają, pogadają, wyjeżdżają. Nie. Ich zadaniem jest przygotować do służby, a nie gwiazdożyć. A nie pokazywać na siebie, jacy to oni są super, jakie tytuły mają tam, pastor, apostoł, doktor, magister, coś tam, no nie? Nie, ma to być tak, że oni są sługami. I słowo, jest takie w pierwszym do Koryntian, dzisiaj to nawet czytałem, 3, chyba tam 8, Paweł mówi tak, że ten, kto sieje, tam, bo jedni tam mówią: ja jestem apolosowy, inny Pawłowy, a Paweł mówi tak: ten, kto sieje, nic nie znaczy, ani ten, co podlewa, nic nie znaczy. Użył tego słowa: nic nie znaczy, ale znaczenie ma ten, kto daje wzrost, czyli Bóg. Więc nie składamy jakiejś tam wielkiej naszej koncentracji, uwagi na właśnie jakiś tam super
super namaszczonych, bo chodzi o to, żeby Kościół służył, żeby cały zbór służył. Więc i liderzy w chrześcijaństwie, tak naprawdę liderzy to są słudzy. Słowo lider jako takie w Biblii nie występuje, aczkolwiek idea przywództwa jest bardzo wyraźna. I to, co mam, więc co mam na myśli, że chrześcijański lider to jest sługa? No sługa to jest ten, kto pomaga. Sługa to jest ten, kto wykonuje pewne czynności, kto pomaga iść za Jezusem, aby ten człowiek wypełniał wolę Bożą. To jest lider, czyli sługa tak naprawdę. No więc wracając do tego tematu tam prorokującego i proroka, co byśmy woleli mieć, gdybyśmy mieli wybierać pomiędzy jednym człowiekiem, który jest prorokiem, a prorokującym zgromadzeniem? Gdybyśmy mieli wybrać jedno czy drugie, co byście woleli mieć? Być prorokującymi czy mieć proroka? No być prorokującymi, prawda? Wolelibyśmy, ja bym wolał, żeby w naszym kościele byli wszyscy, żeby prorokowali, tak jak Paweł pisał w pierwszym do Koryntian, że pragnę, abyście przede wszystkim, módlcie się w językach, ale przede wszystkim, aby każdy prorokował. Wolałbym taką opcję, więc zadaniem proroka, jeśli byłby taki, byłoby przygotować zgromadzenie do prorokowania, pokazać im, jak to się robi, jak się napełniasz Duchem Świętym, jak rozpoznajesz, czy to jest przesłanie od Boga, czy to jest z twojego umysłu, czy z twojego serca. Po prostu przygotowujesz, uczysz tego ludzi, żeby potrafili prorokować. To jest zadanie. Dał tych proroków, nauczycieli, apostołów, duszpasterzy, ewangelistów, aby przygotować świętych do usługiwania. A nie po to, by bić im brawo, bo oni są tacy super, tacy wyjątkowi. O, wreszcie przyjechał do Polski. Więc jest taki pewien fragment, który bardzo właśnie dobitnie pokazuje to przeznaczenie, po co Jezus te 5 urzędów dał, jaki jest ich cel. Jest taka bardzo ciekawa, niesamowita sytuacja, dobitna i taka w swojej wymowie, gdzie dwaj z apostołów, tych pierwszych 12 apostołów, gdy dwaj apostołowie zawiązali spisek przeciwko 10 apostołom pozostałym, taki w ukryciu. Nikt nic nie wiedział, tylko oni i ich mamusia. No i wysłali mamusię do tego, żeby porozmawiała po cichu z Jezusem, czy nie mógłby im zapewnić, tym dwóm synkom, po prawicy i po lewicy, takie szczególne, wyróżniające największe, najbardziej atrakcyjne miejsce, kiedy już Mesjasz będzie rządzić tutaj na ziemi, no to jeden będzie siedział po prawicy, drugi po lewicy. I gdy spisek wyszedł na jaw i się reszta 10 dowiedziała o tym, że chcieli ich trochę tak wykiwać i wystrzyknąć na dudka przez ten manewr, że oni pierwsi tam dotrą i zajmą, już sobie zaklepali, to się strasznie oburzyli. I po prostu powiedzieli, źli, co wy, to jako teamem jesteśmy, czy współdziałamy, czy co robimy, no nie? No i tam była wielka dyskusja na ten temat. W końcu Jezus wkroczył do akcji, sytuacja była poważna i wyjaśnił im, że wcale nie chodzi o stanowiska, jak oni to rozumieją, stanowiska w świecie, czyli że władza to jest przywileje i możliwości wykorzystywania innych ludzi do swoich celów, tylko powiedział im takie bardzo znamienne słowa. Powiedział im tak, po wyjaśnieniu, na czym polega władza w świecie, powiedział w Marka 10:43-45, ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami liderem, czyli pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Nawet Pan Jezus Chrystus, nawet ten pierwszy pośród pierwszych, sam Syn Boży, przyszedł w tym celu, aby nie aby mu służono, lecz aby służyć innym. I aby ci, którym On usłuży, mogli służyć dalej. A więc przejdziemy do tej pozostałej części tego fragmentu, który przeczytałem, ale wiem, że już długo mówię, a ten tasiemiec z Pawła dopiero tam został pocięty na krótkie kawałeczki z samego początku, ale damy radę. I tylko powiem o najważniejszych punktach z tej dalszej części. Więc Jezus zaprojektował te 5 urzędów, 5 funkcji do tego celu, aby Kościół jako społeczność był silną, dojrzałą, aktywną grupą wierzących, która ma charakteryzować się pewnymi cechami. To jest 10 takich cech,
które Paweł później w tej drugiej części listu tego fragmentu wymienia. Co to są za cechy? Jezus daje tych apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów, pasterzy po to, żeby Kościół był wyposażony w pewne konkretne cechy. Zadaniem tych służb specjalnych jest wyposażyć Kościół w pewne cechy. Oni mają tak usługiwać, żeby Kościół był, po pierwsze, miał jedność wiary. A więc, bo tak czytamy w tym fragmencie, jakbyśmy tutaj sobie jeszcze cofnęli do początku, jeszcze jeden werset, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary. Tak? To jest pierwsza cecha, to jest, że służba tych właśnie tych specjalnie namaszczonych ludzi z autorytetem ma doprowadzić do tego, żeby Kościół był w jedności. Mamy porzucać spory, mamy skupiać się na podstawach, bo im bardziej będziemy grzebać w szczegółach, w detalach, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że się dogadamy. Bo tam o, ten będzie myślał to, a ten tamto, a tamten jeszcze w ogóle coś innego, a czwarty przyjdzie i powie, wy w ogóle nie macie racji, bo ja myślę to. No nie? Więc staramy się patrzeć na podstawy, na fundamenty chrześcijaństwa. Jest to bardzo dobre podejście. Później jest mowa o męskiej doskonałości, czyli nie tylko, przepraszam, jeszcze wcześniej, poznanie Chrystusa, że mamy mieć jedność wiary, tak mamy służyć sobie nawzajem, aby mieć jedność wiary. Dalej mamy mieć poznanie Chrystusa, czyli mamy rozumieć Jego osobę, kim On jest, kim był, kiedy był tutaj na ziemi jako w ludzkiej postaci i kim obecnie jest, i również rozumieć dzieło, którego dokonał. To oznacza poznać Chrystusa, rozumieć Jego osobę i rozumieć Jego dzieło. Na tym się mamy koncentrować i tego mamy się uczyć. Później mamy mieć męską doskonałość. Co to znaczy męska doskonałość? To znaczy, że mamy brać na siebie odpowiedzialność za innych, aby pomóc im wzrastać, aby móc pomagać ich, wspierać ich. Męska doskonałość, dojrzałość, czyli to jest mężczyzna, który jest w kwiecie wieku, który jest silny, który jest w stanie zrobić pewną rzecz, prawda? Kiedy się nałoży na niego ciężar, to się nie ugnie jak jakiś ten słaby, jakiś ten człowiek, ale stawi czoła przeciwnościom i stawi czoła przeciwnikom. Więc mamy mieć taką postawę jako chrześcijanie, aby móc przeciwstawiać się zarówno przeciwnością w sensie okoliczności, jak i przeciwnikom, czy jakimś konkretnym osobom, które mają złe zamiary. Mamy również dojść do wymiarów Chrystusa. Tak jest tutaj napisane, tak? Że mamy dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, a więc mamy wyzbyć się egocentryzmu. Cokolwiek o Jezusie mógłbyś powiedzieć, to chyba przede wszystkim rzuca się w oczy to, że On nie był egocentrykiem, nie był skoncentrowany na sobie. Jeśli był na kimś skoncentrowany, to na Ojcu i na ludziach, którym miał przynieść pomoc. Więc bądźmy właśnie tacy jak On, wytwórzmy, mając te wymiary Chrystusa, to wtedy je zyskujemy, kiedy nie jesteśmy skoncentrowani na sobie, egoistami, egocentrykami i gdy mamy drugi element, bardzo wyraźny w życiu Jezusa, miał więź z Ojcem. Bardzo silną, taką po prostu zauważalną i po prostu opierał się mocno na tej więzi w całej swojej służbie. Dalej, abyśmy nie byli dziećmi, tam Paweł pisze, miotanymi lada wiatrem nauki, tam oszustwem, czy podstępem, czy błędem, te cztery rzeczy wymienia. I na dzieci bardzo łatwo jest wywierać wpływ. Ale my mamy być odporni na jakiekolwiek impulsy z jakiegokolwiek miejsca, czy to ze świata nauki, czy jakiejś filozofii, czy jakichś ludzi, którzy tam jakoś akurat są popularni, którzy mogliby nas wytrącić z Bożej drogi. Mamy być odporni na te wpływy. Kiedy idziesz za Jezusem, jesteś uczniem Jezusa, odsiewasz mnóstwo niepotrzebnych rzeczy w swoim życiu, a wybierasz naśladowanie Jezusa. Więc wtedy już nie jesteś dzieckiem miotanym, a tutaj a to usłyszałem, a to obejrzałem, a to przeczytałem, a tam National Geographic coś tam odkryli, tam jakieś coś. No. Później mamy być szczerzy w miłości. Mamy w relacjach, w naszych codziennych relacjach wykazywać bezinteresowność, ofiarność. O tym Paweł tutaj mówi. I też
Jeszcze jeden werset, jeden fragment. Tak, szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. A więc ma indywidualnie, każdy z naszym, w naszym zgromadzeniu, indywidualnie powinniśmy być zjednoczeni z Chrystusem. Każdy z nas powinien przebywać w osobistej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. Nawet gdybyś był jedynym chrześcijaninem w Krakowie, to ty masz być w relacji z Panem Jezusem Chrystusem i masz być tej relacji pewny. Masz się w tej relacji czuć dobrze. I już na sam koniec mamy być również w silnych relacjach z innymi członkami wspólnoty. Tak jak tutaj czytamy, że z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. Mamy wzajemnie zasilające się stawy. Mocne ścięgna, mocne stawy, silne, to są, one sprawiają, że jesteś sprawnym, że jesteś człowiekiem, który jest w stanie nosić ciężary. I to budując relacje wewnątrz wspólnoty, mamy te relacje mieć na tyle silne, że znamy się, że interesujemy się ze sobą nawzajem, że modlimy się ze sobą, nie na zasadzie tam interesujemy, żeby być tam wścibskim i tam jakieś szczegóły, które nie są dla mnie poznawać, ale żeby w razie potrzeby móc pomóc, móc wiedzieć, z czym dana osoba się zmaga, mieć tą świadomość. No więc Kościół ma być w dobrych relacjach, w silnych, zdrowych relacjach, jak właśnie te wzajemnie zasilające się stawy i kości, nieoderwani poprzez indywidualizm czy egocentryzm. Również znający swoje powołanie, to jest przedostatnia cecha tej wspólnoty, bo jest napisane zgodnie z przeznaczeniem działania każdego pojedynczego członka, prawda? A więc ty masz wiedzieć, czym, jakie jest twoje miejsce wewnątrz tej wspólnoty. Te 5 urzędów, które Jezus powołuje, ma tak działać, ma tak funkcjonować, aby pomóc sobie odkryć twoje miejsce. Jakie jest powołanie Boże dla ciebie, bo ty kiedyś staniesz przed Bogiem. Ja będę też stanę, ale ty staniesz indywidualnie. Ja stanę indywidualnie. Więc bądź gotowy. Działaj zgodnie z przeznaczeniem, które Bóg ci dał. Bo nie przyjechałeś tutaj, nie przyleciałeś w jakimś statku kosmicznym na Ziemię i nie prowadzisz swoich własnych badań. Bóg ciebie tutaj przysłał. I przysłał cię z jakimś określonym zadaniem. Czy wiesz, jakie to jest zadanie? Bo kiedyś będziesz musiał się z tego rozliczyć. Niezależnie od tego, czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz w Boga, kiedyś każdy człowiek będzie się musiał przed Nim rozliczyć. Więc aby znać swoje miejsce, aby znać swoją funkcję. I więc nikt z nas tutaj nie jest przypadkowo. Duch Święty umieścił cię tutaj w konkretnym celu. Dzisiaj jesteś nie z powodu przypadku. Wierzę, że Bóg cię przyprowadził, bo chce robić w twoim życiu pewne zmiany i pewne porządki. I ostatnia cecha ma to być, że funkcja tych 5 funkcji z samego początku, tych 5 urzędów, ma to, one mają doprowadzić do tego, że ma to być rozwijająca się wspólnota. Nie w stagnacji, nie bierna, ale aktywna, wzrastająca, dojrzewająca, coraz silniejsza, coraz liczniejsza, bo takie jest pragnienie serca Bożego. Rośnie i buduje samo siebie w miłości. Więc to jest cel wspólnoty i Kościoła, który Jezus chce widzieć pośród nas. Do tego mamy dążyć, po to właśnie powołał Jezus różne osoby. Amen? Okej. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty nieustannie troszczysz się o nas, że rzucasz nam dobre wyzwania, tak jak my naszym dzieciom, które dopiero może się urodziły, a my już staramy się brać je na ręce, podnosić i stawiać się, żeby ćwiczyły swoje mięśnie nóg. Mówimy do nich, chociaż się wydaje, że nic nie rozumieją, ale jednak je kształtujemy, jednak uczymy je, stawiamy je wyzwania. Nie tylko się bawimy z nimi, ale również posyłamy je później do przedszkola, do szkoły. Mówimy o pewnych zasadach, kształtujemy ich przekonania, bo po prostu zależy nam na tym, żeby się rozwijały, żeby były zdrowymi, silnymi, dorosłymi ludźmi. I Ojcze, Ty tak samo chcesz, abyśmy byli chrześcijanami, którzy są godni tytułu ambasadora Królestwa Bożego tutaj na tej ziemi. I chcemy prosić Ciebie o Twoje błogosławieństwo, Duchu Święty, dla każdego z nas, abyś objawiał nam
kim jesteśmy, po co tu przyszliśmy, jaka jest nasza funkcja, jakie jest nasze zadanie, abyśmy nie myśleli tylko o tym, o jak mnie tam, nie wiem, jak mi ciężko, jak mi smutno, jaki zmęczony jestem, bo co to w ogóle jest za wymówka przed Tobą, który jesteś Bogiem życia, który jesteś Panem i Królem na tej ziemi, a my jesteśmy Twoimi sługami. Więc daj nam, Panie, gorliwość o dom Twój, abyśmy faktycznie stawiali sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, nie zaniedbując oczywiście naszych domów, naszych prac, naszych firm, ale jednocześnie abyśmy mieli dobrze poukładane priorytety, bo to życie mija szybko i widzimy na naszych własnych oczach, jak świat się zmienia, przeobraża się w coś innego, a przecież Ty powiedziałeś o tym, że w pewnym momencie wrócisz tutaj na ziemię i faktycznie wypełnisz obietnice dane Izraelowi, że zasiądziesz na swoim tronie w Jerozolimie i będziesz sprawować władzę nad całą ziemią. I wtedy miecze przekują na lemiesze, że tam lew będzie się pasł obok wołu trawą, bo różne niesamowite rzeczy jeszcze przygotowałeś tutaj na tej ziemi, o której czytamy w Twoim Słowie. Więc daj nam w tym wszystkim uczestniczyć, abyśmy stając przed Tobą nie przegapili, nie mówiąc, ojej, szkoda, że tego nie widziałem, przegapiłem coś bardzo ważnego, zająłem się rzeczami, które nie zasługiwały aż na tak wielką moją uwagę. Przede wszystkim dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za Twoją śmierć na krzyżu i za Twoje zmartwychwstanie, bo uczyniłeś to dla naszego zbawienia, bo zrobiłeś to, aby odkupić i oczyścić nas z grzechów. Za to Ci przede wszystkim dziękujemy, że chrześcijaństwo ma Zbawiciela, którym Ty jesteś. I my, spełniając dobre uczynki, wyrażamy jedynie naszą wiarę i zaufanie do Ciebie, ale nie zapracowujemy na życie wieczne, tylko dziękujemy Ci, w ten sposób wyrażamy naszą wdzięczność. Więc dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty umarłeś na krzyżu, że wziąłeś wszystkie nasze grzechy na siebie i że dokonałeś pełnego odkupienia. I dzisiaj przychodzimy do Ciebie jako właśnie ci, którzy potrzebują przebaczenia, potrzebują nowego startu, nowego początku, który Ty dajesz. Bardzo Cię teraz proszę o wszystkie osoby spośród nas, które nie mają jeszcze pewności, że po śmierci idą do Twojego domu i że będą z Tobą jako Twoje dzieci pojednane i usprawiedliwione przez Twoje dzieło zbawienia na krzyżu. Panie, dzisiaj proszę Ciebie o te osoby, abyś otworzył ich serca, Duchu Święty, abyś wypełnił teraz ich optymizmem i wiarą, bo Ty ich przyjmujesz. Każdy, który do Ciebie przychodzi, Ty sam powiedziałeś, nie wyrzucasz precz, ale Ty zdejmujesz ciężary, oczyszczasz z grzechów i dajesz nowy początek. I dzisiaj, Panie, proszę Cię właśnie o te osoby, które jeszcze tej pewności życia wiecznego nie mają. Jeszcze nie są pojednane z Tobą, choć może są na dobrej drodze ku temu. Jeżeli chciałbyś przyjąć dzisiaj Jezusa jako swojego Zbawiciela, Pana swojego życia, który będzie Tobą kierować, który będzie Ci pomagać, który będzie z Tobą, który będzie Cię uczyć i kształtować i który zapłacił za Twój wstęp do nieba, to po prostu powiedz Mu o tym. Powiedz Jezusowi te słowa: Panie, dzisiaj moje serce otwieram przed Tobą, abyś tam wszedł i rozgościł się i był moim Zbawicielem. Bardzo Cię o to proszę, zależy mi na tym, abyś Ty, Jezu, był moim Zbawicielem. I kiedy przyjdzie dzień spotkania z Tobą, abym miał prawo wejść do Twojego domu w niebie. Bo Ty za to zapłaciłeś. Ty przelałeś swoją krew na krzyżu, abym ja był oczyszczony, abym ja była oczyszczona. Proszę Cię o to. Przyjmij mnie, grzesznika, i daj mi nowy początek. Chcę doświadczyć nowego etapu z Tobą. Dziękuję Ci za to, że Ty odpowiadasz na moją modlitwę i przyjmujesz mnie teraz. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci również za to, że Ty dbasz nie tylko o te dzieci, które właśnie rodzą się na nowo teraz do Twojego wiecznego Królestwa, ale również o tych, którzy potrzebują Twojego pocieszenia, które potrzebują Twojego wsparcia i dotknięcia. I dzisiaj tak proszę Cię o to, Duchu Święty, daj odpowiedź na pytanie,
które Ty, bracie, Ty, siostro, masz w swoim sercu. Abyś Duchu Święty pokazał dalszy krok. Abyś też zdjął ciężar sytuacji, która mocno Cię przygniata teraz. Abyś Duchu Święty zdjął ciężar z tej osoby, która jest przygnieciona tym poważnym problemem rodzinnym i zdrowotnym. Abyś Ty dał pocieszenie, bo Ty jesteś lekarzem i Ty powiedziałeś też w 1 Piotra 5,7 wszelką troskę moją, swoją złóżcie na mnie, gdyż ja mam o Was staranie. I dziękujemy Ci za to, że tak jak my, rodzice, troszczymy się o swoje dzieci, tak samo Ty w jeszcze większym stopniu, znacznie większym, troszczysz się o nas. I dzisiaj niech Bóg Cię błogosławi, niech Duch Święty da pokój do Twojego serca. Niech zdejmie te ciężary, niech da poczucie wolności, bo Ty nie jesteś odpowiedzialny za tą sytuację. Nawet nie masz władzy ani możliwości, aby to zmienić. Ale Twój Pan ma i On nie zostawi Ciebie samego w tym, ale da rozwiązanie, które będziesz wkrótce oglądać. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, nasz Królu. Dziękujemy Ci, nasz Boże, że nie musimy czuć strachu ani czuć się samotni, bo to Ty jesteś z nami. Chwała niech Ci będzie. Amen.